Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Radni, Szanowni Państwo, bo przede wszystkim wszyscy mieszkańcy, którzy słuchają tego, chciałbym przedstawić w kilku słowach informacje na temat sytuacji finansowej naszego miasta, budżetowej, czyli budżetowej, ale też sytuacji energetycznej, czyli zabezpieczenia energetycznego, ale też kilka słów na temat inwestycji, takich szczególnych inwestycji, a także problemów, które napotykamy cały czas. To, że mamy zmniejszone dochody własne, związane oczywiście z reformą podatkową, nie z tego, że coraz mniej zarabia u nas osób, czy też mniejsze wynagrodzenia dostają, tylko po prostu zmniejszenie obciążeń podatkowych wpływa niesamowicie na udział w podatku dochodowym PIT-owskim, a dla nas jest to jeden z głównych dochodów własnych. Tak jak już w tym roku straciliśmy 1 000 000 zł, tak w przyszłym roku będzie około 2 000 000 straconych. Także biorąc pod uwagę różnicę pomiędzy wzrostami cen, obsługą długu publicznego, to jest taka sytuacja, która dotąd nie miała miejsca, bynajmniej przez 8 lat, jak jestem burmistrzem, gdzie dochody własne maleją, a koszty radykalnie, ale to radykalnie wzrastają, bo jest to związane też z procesami inflacyjnymi. O tym też rozmawiałem na Forum Miasteczek Polskich. Miałem okazję i przyjemność być jednym z prelegentów i o finansach publicznych właśnie rozmawialiśmy, o finansach samorządach. Zresztą panel był bardzo, bardzo dynamiczny i też był wiceminister finansów i tu też mogliśmy porozmawiać indywidualnie z nim na te tematy. Ale szanowni państwo, wracając do sytuacji ekonomicznej naszego miasta, naszego budżetu. Na koniec sierpnia mamy wykonanie dochodów w wysokości 59%. Ja będę tutaj mówił o procentach. To jest 62,5 miliona. Dochody bieżące wykonaliśmy w wysokości 53 milionów złotych, gdzie wydatki bieżące są w wysokości 50 milionów złotych. Czyli tutaj jeszcze cały czas pracujemy nad tym, żeby wydatki bieżące były niższe niż dochody bieżące, bo to jest bardzo istotne. Jeżeli chodzi o dochody majątkowe, a tutaj to wszystko z inwestycjami jest związane, także cały czas te inwestycje prowadzimy. Oczywiście z małymi problemami albo i dużymi problemami, ale radzimy tak, jak dotychczas to robiliśmy, tak i dalej radzimy sobie z tym. Szanowni Państwo, jedno jest pewne. Do budżetu przyjęliśmy dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 8 milionów złotych. I tam w dochodach ze sprzedaży braliśmy pod uwagę majątek, czyli nasze tereny inwestycyjne, a tak już wiemy, że mamy też przygotowane przy tężniach, i on na razie jeszcze nie, no niestety wstrzymało się wszystko praktycznie, jeżeli chodzi o działki, jakiekolwiek inwestycyjne działki. Też oczywiście termy nie poszły, ale tam też zabezpieczaliśmy, ale zdawaliśmy sobie sprawę już od początku roku, że mogą pójść, mogą nie pójść. I tutaj w sam raz od początku roku praktycznie optymalizowaliśmy wydatki, żeby tylko zaoszczędzić na wszystkim. Także praktycznie w tym wypadku tutaj nie jesteśmy aż tak mocno zagrożeni, po prostu tak jak co roku. Zabezpieczamy jakieś środki na sprzedaż majątku, ale zazwyczaj w 50% albo i mniej realizowaliśmy je. I tak samo jest w tym wypadku, także chciałbym zdementować jeszcze takie pogłoski, które chodzą po mieście odnośnie tego, że bierzemy kredyty, że mamy problemy z dochodami. Tak, z dochodami to ja powiedziałem, jakie mamy problemy, ale to ma 2474 gminy w Polsce mają takie same problemy. A jeżeli chodzi o sprzedaż, to jest następna sprawa, która dotyczy też wielu gmin, szczególnie właśnie takich małych jak nasze na peryferiach państwa, a jeszcze szczególnie bliskość granicy rosyjskiej. Niestety działki nie idą.
po prostu nie kupują inwestorzy, nie chcą inwestować w takich terenach zbytnio. Chociaż pracujemy bardzo mocno nad tym, żeby promować nasze tereny inwestycyjne. I sobie w jakiś sposób sobie radzimy w tym wypadku. Także na dzień dzisiejszy taką stabilizację w miarę mamy, trudną sytuację, ale radzimy sobie z tym wszystkim. Szanowni Państwo, i drugim elementem, który też chciałbym zdementować, bo też takie pogłoski, myślę, że czym bliżej wyborów, tym tych pogłosek będzie bardzo dużo. Odpowiadamy na każde informacje i z każdym jesteśmy w stanie, bo to jest nasz zespół, który jest, uważam, że bardzo dobrym zespołem i jesteśmy w stanie wytłumaczyć. Następnym elementem to jest kwestia, niedawno zarządzenie podpisałem dotyczącym wzięcia kredytu na 3 miliony złotych. Jest to 3-milionowy kredyt, który jest w budżecie przewidziany w tamtym roku, jeszcze zabezpieczony, a procedura związana z uruchomieniem danego kredytu polega na tym, że piszemy najpierw, jak już chcemy, dopiero teraz uruchamiamy, chcemy uruchomić ten kredyt, który był zaplanowany zresztą na cele inwestycyjne. I uruchamiamy poprzez najpierw opinię RIO, później zarządzenie burmistrza. I to jest naturalna rzecz i to nie jest branie jakichś dodatkowych kredytów. Zresztą ci, którzy takie pogłoski przekazują, no to myślę, że chyba nie zdają sobie sprawy z podstawowych zasad udzielania kredytu. Przede wszystkim Rada Miasta musi udzielić pozwolenia na zaciągnięcie kredytu. Także jest tylko 2-milionowy kredyt obrotowy tak zwany, który zawsze co roku był i on albo uruchamiamy, albo nie uruchamiamy, rzadko kiedy uruchamiamy tę tak zwaną roklinię, ja to nazywam trochę, ale to na bieżącym. A tutaj jest normalne wszystkie procedury, także reasumując, jeżeli chodzi o dochody, są one pod kontrolą. Analizujemy je cały czas od początku roku, optymalizujemy wydatki, jeżeli chodzi o wydatki związane z oświetleniem i tak dalej. Na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych wyłączeń. A dlaczego? Ponieważ przez lata zmienialiśmy i modernizowaliśmy oświetlenie uliczne. I na przykład mowa o wyłączeniu na przykład tego bulwaru tam. To są niewielkie tylko zyski z tego tytułu, a ryzyko jest bardzo duże. Dlaczego? Ponieważ wyłączenie tego w nocy, tam dobrze wiecie, że chodzą do pracy, do szpitala osoby. Pielęgniarki chodzą, inni idą do pracy, a teraz jest dość ciemno, niech się komuś coś stanie. To kto będzie za to odpowiadał? Druga sprawa, że tam są wszystkie LED-owe, nowoczesne wszystkie LED-owe oświetlenie, także zużycie jest niewielkie. Też pan radny Kędzierski trochę sieje defetyzm, rozumiem, że tak. A propos tych latarek, które trzeba będzie zakupić. A propos tak. Także ja tylko mówię, że to wszystko... Wyciągam wnioski z tego, co pan burmistrz powiedział. To wszystko naprawdę ma znaczenie. Tak, ale naprawdę tutaj staramy się robić wszystko. I teraz następna sprawa to, szanowni Państwo, na 4 naszych obiektach zastosowaliśmy odnawialne źródło energii. I na przykład na hali sportowej, po analizie hali sportowej na ulicy Polnej, po analizie kosztów praktycznie produkujemy więcej niż zużywamy. Tutaj też częściowo, wiadomo, że potrzeba jest trochę większa, też tutaj mamy panele słoneczne, też częściowo rekompensujemy sobie produkcją. Piąteczka została też zrobiona, już produkuje i jest praktycznie na zero, już chyba nawet na plus wychodzi z produkcją. Także na dworcu też są panele słoneczne i też produkują już. Także, szanowni Państwo, my naprawdę dużo elementów przez te lata wspólnie zrealizowaliśmy. My razem zrealizowaliśmy i my byliśmy przygotowani do tych trudnych czasów, a są bardzo trudne czasy. I jeżeli chodzi o wynik budżetowy, to na dzień dzisiejszy mamy dochody ogółem, dochody bieżące na 53 miliony, a wydatki na 50 milionach. Majątkowe tutaj są zróżnicowane, ponieważ bardzo dobrze inwestujemy. Wszystkie inwestycje nasze idą. Oprócz jednej inwestycji, która jest na łączniku pomiędzy ulicą Kościuszki, pomiędzy Spółdzielców a Dąbrowskiego. Od maja wykonawca robót niestety nie ruszył z pracami.
Oczywiście napisał do nas informację dotyczącą tego, że zwiększyły się koszty, bo tam po wojnie inflacja i tak dalej. Zaproponowaliśmy 15% zwiększenie pismem, no ale nie dostaliśmy akceptacji. Na spółdzielców ta część pierwsza. Oczywiście też tutaj była też taki wniosek o zwiększenie. Tam był wniosek, łącznie chyba na wszystko było o 1 000 000 zł, zwiększenie kosztów inwestycji. No to jest duży problem dla nas. Po wielu, ale to wielu negocjacjach, weryfikacjach, rozmowach doszliśmy do porozumienia, podpisując aneks na kwotę 412 tysięcy złotych. Także myślę, że tutaj też można powiedzieć, że bardzo mocno negocjowaliśmy, bo się udało, jak widzicie, te spółdzielców się robi, co jest trudnościami, ale się robi. Także jeżeli chodzi o inne inwestycje, które realizujemy, bioróżnorodność przy Zdlągu jest realizowana zgodnie z planem, termomodernizacja budynku oddana już, to też następne elementy, które zmniejszają koszty, zmniejszają koszty utrzymania, ale zwiększają bezpieczeństwo energetyczne naszego miasta. Także jeżeli chodzi o autobusy, bo też takie pytania były, to autobusy na dzień dzisiejszy w większości, 80% ładujemy elektryki nasze u Veoli, naszego partnera, zresztą ciepłowni, za dużo niższe kwoty, tam chyba coś tam 50 parę groszy jest za kilowat. Także i po rozmowach z panem prezesem ustaliłem, że będziemy najprawdopodobniej mieli dalej przedłużone w takich samych kwotach. Także o tym będę mówił, jak aneks podpiszę, ale wstępna jest decyzja, że będziemy dalej i będziemy głównie ładowali nasze elektryki. Dlatego też dalej planujemy wymianę opraw oświetleniowych tam, gdzie jeszcze nie zrobiliśmy tego, żeby zmniejszyć koszty utrzymania. I to są właśnie wiele rzeczy, które robimy, to staramy się optymalizować i zmniejszać. Kanalizacja, czyli te dotacje, które otrzymywaliśmy, są w granicach 90%, 95% nawet w niektórych wypadkach, które przygotowujemy do finansowania. Także tutaj wkłady własne są niewielkie, ale inwestycje są potężne, bo na przykład na modernizację infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Astronomów, gdzie będziemy przygotowywali następne tereny inwestycyjne, a także na Grabowskiego, gdzie następne tereny inwestycyjne, jest realizowany już teraz. Też to jest 10 milionów złotych. SUV jest realizowany, modernizacja SUV, czyli zwiększa bezpieczeństwo dostarczenia wody pitnej do mieszkań. Także to są następne elementy, które robimy. Czyli tych inwestycji na razie jest bardzo dużo i wszystkie są realizowane, oprócz tej jednej, o której mówiłem. Nie wiem, jaki będzie efekt tej jednej inwestycji, ponieważ do 30 września jest termin realizacji i co będziemy na pewno po 30, czyli w przyszłym tygodniu realizowali inwentaryzację tego terenu i najprawdopodobniej dojdzie do zerwania umowy i ogłoszenia następnego przetargu. Także, żeby nie stracić dofinansowania, będziemy realizowali konsekwentnie dalej cele, które wcześniej zamierzaliśmy zrealizować. Także jeżeli chodzi o kredyt, wyjaśniłem i proszę też mówić, jeżeli chodzi o kontakt ze mną, to tak jak zawsze był, zresztą szanowni państwo, dobrze wiemy, że my też ze sobą bardzo często rozmawiamy, czy telefonicznie, czy w inny sposób. I szanowni państwo, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć odnośnie zadłużenia. Bo to jest też, z tego co doszły do mnie słuchy, też jest nasi mieszkańcy, pomimo trudności, które i tak mamy, wszyscy mamy indywidualnie, to i tak są straszeni różnego rodzaju działaniami. Szanowni państwo, w 2019 roku, kiedy zrealizowaliśmy pierwszy budżet, bo w 2018 roku, jak były wybory, no to 2019 był jeszcze realizowanie budżetu poprzedniego. Koniec 2019 roku mieliśmy zadłużenie w wysokości 26 milionów złotych. Teraz na koniec roku mamy planowane zadłużenie w wysokości 28 800.
wynika z tego, że 2 miliony 800 przez te lata, które inwestujemy, a zrobiliśmy inwestycje na około ponad 60 milionów złotych, tyle zadłużyliśmy nasze miasto. I po co straszyć mieszkańców zadłużeniami, które robimy? A ja tylko jedną rzecz jeszcze powiem. W 2015 roku, to już cofnę się troszeczkę bardzo daleko, na koniec roku mieliśmy zadłużenie 26,300. Czyli to obecnego to mamy 2,5 miliona różnicy. Także, szanowni państwo, jeżeli ktokolwiek gdzieś będziecie słyszeli, przekazujcie te informacje, bo to są prawdziwe informacje o stanie finansowym naszego budżetu. To, że mamy problemy, potężne problemy, to mamy. I to jest naturalna rzecz. Także z tym wszystkim pracujemy bardzo ostrożnie i z realizacją inwestycji i mam nadzieję, że przyszłoroczny też budżet będzie w miarę możliwości do zrealizowania. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o działania. Nie straszmy i proszę przekazywać na swoich znajomych, swoich wyborców, że wspólnie realizujemy projekt, który jest na chwilę obecną, na te trudne czasy najlepszy. Mówimy z burmistrzem jednym głosem. I optymalizujemy to, co możliwe. Szanowni państwo, jeszcze tylko a propos wyjazdów moich, dokończę kończąc już to wszystko. To moją wypowiedź. Teraz będziemy, byłem w Warszawie na kongresie miasteczek, Forum Miasteczek Polski i tam też zapraszany dziś jestem jako prelegent, to fajnie. Teraz następne zaproszenie mam do Katowic, gdzie też będę najprawdopodobniej nie tylko w Katowicach, bo będę prowadził panel. Ale to też wzmacnia naszą informację. Bo ja też się dowiedziałem na przykład w Warszawie o różnych rzeczach, które są dla nas bardzo istotne, dla miasta naszego. I to będziemy też realizowali wspólnie, jeżeli chodzi o przyszłoroczny budżet. Do tego też będziemy wspólnie, tak jak co roku, przygotowywali się i weryfikowali, rozmawiali razem odnośnie realizacji tego budżetu. Ale nie ukrywamy, że boimy się, bo takiego budżetu i z takich warunkach, gdzie w przyszłym roku znowu mamy zmniejszenie dochodów własnych, no nie mieliśmy. Ale był czas przywyknąć, że 2020 roku coraz trudniej mamy, ale sobie radzimy. Także jeżeli są jakieś pytania w tej sytuacji, to tylko dokończę. Właśnie, ja to nie powiedziałem. Sytuacja, jeżeli chodzi o wody, bo to też jest bardzo istotne. Jest zabezpieczony węgiel, dostaliśmy pismo od Beolgi, zresztą chyba na Facebooku będzie dzisiaj albo jutro. Będzie informacja, jak państwo prześlemy też na maile do państwa, informacje z Beolgi o zabezpieczeniu węgla na cały sezon grzewczy. Wzrost cen będzie, oczywiście będzie, w końcu 76% na wytworze energii. To dość duży wzrost jest, ale biorąc pod uwagę to, co się dzieje w innych gminach, tam gdzie są problemy nawet ze znalezieniem materiału grzewczego, czyli paliwa, to i tak nie jest źle, ale zabezpieczenie mamy. To jest następna sprawa, to budujemy. Budujemy, to jest praca wielu ludzi, że tutaj u nas się buduje ciepłownie w przyszłości. Dekarbonizacja w wysokości powyżej 90%. To będzie jedyna w Polsce taka ciepłownia, która zabezpieczy na nas energię cieplną z odnawialnych źródeł energii. I jeszcze dostaliśmy podziękowanie wszyscy za pomoc narodowi ukraińskiemu bezpośrednio z Ukrainy i to też przyślemy informacje o tym, że otrzymaliśmy takie podziękowanie, że na te trudne czasy jesteśmy i spełniamy swoje obowiązki i oczekiwania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, i tym sposobem przeszliśmy do punktu 25. Dziękuję wszystkim za uczestnictwo. Zamykam obrady 59. Rady Miejskiej.